No to się doczekałem. To pierwsza w moim dorobku literacki, pisarski właściwie, praca naukowa, mój dawny doktorat, nieobroniony, ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to, jaki, co się dzisiaj dzieje z Uniwersytetem Warszawskim, to może i dobrze, że nieobroniony. Jest to książka naukowa, przepisami historia sztuki jednego kozaków zaporowskich przed powstaniem Chmielnickiego, czyli pierwszych powstań kozackich od końca wieku XVI do 1638 roku. No, historia wobec, tego, wobec tych zdarzeń, które dzisiaj się rozgrywają na Ukrainie, myślę, że to jest ciekawa, bo pozwala zrozumieć sztukę wojenną przodków współczesnych Ukraińców. bo to byli właśnie kozacy zaporoscy, którzy bardzo dobrze potrafili się bronić i wtedy w XVII wieku, i także przed wojskiem koronnym, i przed nami, i przed Tatarami, i przed Moskwą. No, a dzisiaj po prostu doskonale Moskwę pobili. Zamów na www.xlm.pl